Zrobiłem, o co mnie poprosił Spike. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeśli nie zdobędziemy więcej antyzyny, to już powierzę. Musiałem spędzić noc w schronieniu. Słońce już zachodziło i nie zdążyłbym przed zmrokiem. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do trzeciego odcinka Zagrajmy w Dying Light. Jak tutaj widzimy, spędziliśmy nockę w schronieniu po dość ciężkim dniu. W sumie to po dość ciężkim wieczorze, o tak można chyba najlepiej, najbardziej trafnie to określić. Spike, co się dzieje? Stało się coś niedobrego. Musimy pogadać. Dobra, daj mi chwilę. No, mam nadzieję, że to jest poranek. O, tryb współpracy. Ponieważ prolog masz już za sobą, możesz grać z innymi w trybie współpracy. Czyli jesteśmy po postępie. Naciśnij escape. Dobra, ale to... póki co, chyba że ktoś chętny będzie na współpracę, to zobaczymy. Oj, delce, nowe plany. Problem może być jednak... O, właśnie, pamiętałem, że ze skrytką mieliśmy spory problem. Mam nadzieję, że to, co zostawię tutaj w przechowalni, pójdzie z nami dalej. Dobra, mogę to gdzieś tu? Tu zostawię, rura. Okej, to ja może to wszystko rozdysponuję i gramy. Zaraz dalej lecimy. Okej, pozostawiałem sobie całą broń na miejscu, z tej racji, że aż tyle mi w ekwipunku tego nie potrzeba. Tym bardziej, że przed nocą mam nadzieję, że jeszcze gdzieś będziemy mieli okazję coś znaleźć. Znowu broń, dopiero co ją odłożyłem. No dobra, biorę ze sobą. Ciekawe, czy mogę później... O, noga od stołu. No, wybudujemy sobie na miastkę bazę. O, w ostatniej chwili doszedłem do wniosku, że tamta droga chyba nie byłaby najlepsza. O, to widzę, że wszędzie nie jest za dobrze, ale w sumie mamy dzień. No, zupełnie inaczej się gra. O, mam widok do tyłu na B. Jeszcze zwolnione tempo chyba tam widziałem. Wow, to jest wysoko. Właśnie, tak, póki nie znamy miasta, to też jest dość niebezpiecznie to poruszanie się. Chyba coś mnie w plecy chwilowo uderzyło, ale już jest za nami. I C! To C tak naprawdę, czyli kucanie, działa średnio. Nie dość, że trzeba puścić shift, to jeszcze tak... jakby z opóźnieniem reaguje, przez co tracimy taką fajną dynamikę całej akcji. Bardziej poszedł w kierunku... szczerze mówiąc, bardziej bym poszedł w kierunku takiego ślizgu. No może to by nie było do końca takie realistyczne wykonanie w ślizgu na C, ale byłoby całkiem fajne. Plastik. Tak, za dnia jest ten cwaniak. Mogę trochę pochodzić. O! Tak, masz za te nocne bieganie. Chyba nie żyje. Przez chwilę myślałem, że mnie... Co jest z tobą? Jednak żyje. Za nockę, tak, musiałem odreagować. I alkohol znaleźliśmy. Ktoś tu jeszcze idzie? Mamy alkohol i sznurek, czyli jesteśmy w stanie zrobić koktajl Mołotowa. To jest bardzo dobra wiadomość. O, tu jest w ogóle jakaś wielka skrzynia. Warto było zejść tutaj. Kolejny plastik i kolejne papierosy. Wiesz, o. Myślałem, że już nie mamy miejsca. Dobra, fajnie, cieszę się, że tu wszedłem. Gdzieś jednak będę jeszcze starał się dorwać wytrychy w tym wszystkim. Coś na zewnątrz tam jeszcze. Dobra, w śmieciach nie grzebię. Mam swoją godność. Przynajmniej do czasu. Gdzieś bym... O, no właśnie. Wow, ale ile tego życia straciłem. Sobie mogłem, no właśnie, zobaczyć do jakiego poziomu, do jakiego stanu zdrowia jesteśmy w stanie odrobić nasze życia. Okej. Te wysokości czasem są nieadekwatne, te utrata naszych żyć w stosunku do wysokości. Czasem tracimy dużo, a czasem mniej. Jakie to realistyczne. Nie możemy wskoczyć, ponieważ drut kolczasty kłuby nas w ręce. Też tam brzydko coś powiedział. Okej, wchodzimy do bezpiecznej strefy, wchodzimy do strefy misji. Czas zobaczyć. Będą strzelać, gdy tylko cię zauważą. Tryb współpracy, to jest ciekawe, czy byśmy mogli w kilku biegać podczas misji. Spike, co jest? Crane, na początek świetnie się spisałeś. Jak będziesz czegoś potrzebował, wal do mnie. A na start masz latarkę UV i tego pilota. Jak wpadniesz na przemieńca, zaświeć diabelstwu prosto w oczy albo zwab do pułapki i uruchom ją pilotem. Jasne? Jasne. Doskonale. A teraz do rzeczy.
Pomimo twoich starań, misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Szlachby. Jak się czuję? Żyję, ale musisz teraz wrócić do wieży. Jade zwołuje wszystkich zwiadowców, to znaczy, że ciebie też. Okej. Ciekawe, czy wreszcie spotkam się z Brekenem. Wow, i mamy kolejny wzrost poziomu umiejętności. Szybko zrobię rozeznanie, co tu nam doszło. Pakowacz. Naucz się lepiej wykorzystać miejsce w plecaku. Zdobędziesz 4 nowe miejsca na broń. Zdecydowanie. Tu widzę, że możemy wspomagacze, czy też po angielsku to były dopalacze. Dłuższe bieganie. Dobra, ale wydaje mi się, że plecak, większy plecak jest dużo lepszy. Szkoda, że nasze postacie z... This War of Mine nie mają takich umiejętności. Pokaż, co ty tu piszesz, ale to mówię, to mi ewidentnie wygląda na jakiś kod. Okej, nie ma co nad tym specjalnie się rozwodzić. Biegniemy do wieży, która swoją drogą jest stosunkowo blisko. Coraz bardziej zaczyna mi się podobać to bieganie tutaj. Po tym wszystkim, chociaż właśnie, o ile chodzenie na górę nie stanowi specjalnie problemu, jest całkiem fajne. Tu się minąłem. A tam miałem się dostać, no to fajnie. Tak, ze skakiwaniem trzeba chyba trochę bardziej uważać i ostrożnie do tego podchodzić. Przypuszczam, że mieliśmy dużo szczęścia, że i tak przeżyliśmy poprzednie wyskoki, a mogłoby to się skończyć gorzej, na przykład śmiercią naszego bohatera. Jeszcze wyżej. Czyli na tamten dach może jakoś. Tak, i teraz tu? Trochę to dziwne. Ale nawet jeżeli... O, tak. Ukraine. Raportuj. Możliwe, że za chwilę spotkam przywódcę wieży. Zrozumiano. Potwierdź jego tożsamość i niezwłocznie się z nami skontaktuj. Okej, zapomniałem w tym wszystkim, że jesteśmy szują i musimy od czasu do czasu zadzwonić, nakablować bazie. Czemu ja z deską biegam? Chyba słabsza broń. Witaj, szefie. Postanowiłem się spotkać? Chyba nie, ale masz skrzyneczkę. A w niej plastik, a że mamy plecak dużo bardziej pojemny, a to jest jeszcze większa skrzynia. To możemy też zbierać dużo więcej rzeczy, chociaż tam coś wspominali o miejscu na broń, a nie... O, 36 metrów, blisko. Wspominali o miejscu na broń, a nie na dodatkowe przedmioty, no ale przypuszczam, że... jedno i to samo. Okej, jestem na górze. Znaczy, na górze, w środku. Na górze będę za moment. Wtedy łatwiej było tu zejść, łatwiej, ale wejść też jest spoko. Widzę, to taki rodzaj obrony przed zombie. Powiedz mi jeszcze, kolego, czy masz coś dla mnie, bo obiecałeś mi, no właśnie, każdego dnia dawać jakieś gratisy. Już mi się podoba. Możesz wytworzyć nowe przedmioty. Sprawdzę to szybko. W planach, tak, pewnie w planach możemy. Klucz, paralizator. Tylko nie mamy długiego noża. To możemy wytworzyć. Hydroelektrownia. Podłącz rurkę wodociągową do prądu i co otrzymasz? Błyskotliwy żart słowny. Dobre narzędzie do rozwalania czach. Właśnie, tak zauważyłem, że tak... Twórcy podchodzą z lekkim poczuciem humoru do gry, ale nie zmienia to faktu, że chętnie sobie taką rurkę stworzę. Zastanawiam się jeszcze, co tu za części tracimy. Dwie baterie, czy gdzieś jeszcze bateria może się przydać? Jak nie, to chętnie sobie je odpalę. Kabel zasilający? Też nie. Pewnie kabel paralizator potrzebował. Rurka, dobra. Zrób. Będziemy, trochę się pobawimy. Wodociągowa będzie lepsza w tym celu, bo będzie miała obrażenia plus 4. Dużo większe te obrażenia nie są, ale... A przynajmniej mamy jakąś, chociaż w małym stopniu, fajną broń. No i miałem okazję wam pokazać, jak to działa. A tak, ty z tobą miałem rozmawiać? Czy tu ktoś jest? Z tobą? Wierzę, dobra. A, już rozumiem. Czasem winda właśnie w ten sposób oznaczona. Zaczynam się już przyzwyczajać do tej gry i do mechanizmów, jakie tutaj panują. Wygląda na to, że misja Brekena zakończyła się fiaskiem. Jade zwołała spotkanie w wieży. W
końcu nadarza się okazja spotkania się z Breckenem twarzą w twarz i potwierdzenia jego tożsamości. Okej, okay, to miejsce już znamy. Nie wiem, czy tutaj był nasz pokój, ale chyba tak. Chcę sprawdzić, czy to, co zostawiliśmy w jednej skrytce tam, będzie też tutaj. Czy ktoś nam to przynosi? Tak, na szczęście tak. Więc znów sobie część rzeczy tu odrzucę i zrobię trochę więcej miejsca w plecaku. Swoją drogą przydałoby się gdzieś informacja, ile tego miejsca mamy. Okej, okay, specjalnie za wiele tutaj nie było rzeczy dostępnych, ale idziemy do Breckena. Nic nie mają. Idziemy go wylegitymować, jakiś dowodzik i poznać jego prawdziwą tożsamość. O, cześć. Słuchaj, Brecken ze zwiadowcami byli wczoraj po zrzut poza wieżą. Wytracił ludzi przez gryzoni, dał ludziom Raisa się zaskoczyć, zebrał tęgie manto i stracił towar. Teraz chcę pójść po następny zrzut całkiem sam. Nie może tego zrobić, a ty musisz mnie poprzeć. Łapiesz? Na litość boską, ty się ledwo trzymasz na nogach. Potrzebujemy cię żywego, baranie. Okej, no to wchodzimy. Bądź pewny siebie. Brecken? Lena? Może ty do niego przemówisz? Jade, kto to jest? Kyle Crane. Słuchaj, Brecken, tego tylko nam brakuje, żebyś znów tam polazł. Możemy znaleźć inny sposób, bez narażania ciebie. Prawda, Crane? Dobra, pójdę. Jasne, tak. Crane mówi, że chętnie pójdzie. Jezu. Bez urazy, stary, ale jesteś zielony jak szczypior. Nie da się... Crane da radę. Zacznie to tak, jak należy. Alena ma rację. Potrzebujemy cię tutaj, w wieży, żeby ich przekonać, że to jeszcze nie koniec. A szlach. Może... Jeszcze jedna próba, zanim pójdziemy do Raisa. Ta... Okej, okay, działasz. Ruszaj, Crane. Jade, masz chwilę? Pewnie. Kieruj się na kocioł, zaraz się odezwę. Wiesz, jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. Brecken nieźle wtedy oberwał. Znacznie gorzej, niż chciałby przed innymi przyznać. Dostał w głowę. Teraz do tego zaczęły mu się ataki. A ja nie mam już Lora Traxu. Chyba nikt już nie ma. Jak zaczęła się epidemia, rozdawali go jak cukierki. Poszło tego w cholerę. Zapasy skończyły się dawno temu. Tak, to prawda. Skąd to wiesz? Co mogę dla ciebie zrobić, Leno? Na mieście jest facet imieniem Gazi. Nie do końca ma po kolei w głowie, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jego matka cierpiała na padaczkę i on co miesiąc przychodził po jej leki. Kobieta nie żyje od 2 lat, ale Gazi nadal chodził do apteki po tabletki dla mamy. Gazi lubi rutynę, a do tego potrafi być bardzo uparty, więc aptekarze po prostu mu je wydawali. Myślisz, że cały czas zbierał lekarstwa? Jeśli ich nie ma, to naprawdę nie wiem, skąd jeszcze moglibyśmy je wziąć. Gazi mieszka pod estakadą. A, i nie wspominaj mu o śmierci matki. Nie zrozumie tego. Okej, okay, to co widzieliście przed momentem, to była misja dodatkowa. Ładnie się wkopałem, bo przeszło na nią prawie godzina. I tak mówię, coś mi nie pasuje na misję główną. Okazało się, że no właśnie, jest to tylko taki dodatek w grze. Ale bardzo dobrze nawet, że to wyszło na tym etapie, ponieważ poznałem wiele rzeczy dotyczących mechaniki tego tytułu. Udało mi się też zdobyć... Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. Okej, okay, kontynuuj. Przy okazji zdobyłem trochę funduszy, a także rzeczy do przeżycia, takich jak apteczka, czy jakaś lepsza broń, czy poprawiłem sobie punkty jakieś zwinności i na przykład podczas biegu, nie wiem czy to już tu mogę użyć, ale podczas biegu powinniśmy móc zrobić wślizg. Nie do końca to chyba działa jeszcze, albo nie ma po prostu miejsca. Tu nic nie mamy. Chyba też zabrałem wszystko podczas wykonywania tej misji dodatkowej, a z tego co pamiętam z opisu, pojawiają się rzeczy tylko tu raz dziennie. Myślę, że będzie okazja, żeby pokazać wam tę misję później na kanale.
Okej, musimy się gdzieś z GRE skontaktować. I wtedy też właśnie była bardzo, bardzo ciekawa, bardzo nawet śmieszna w jakimś stopniu. Ale to zrobimy już, pomijając ten główny szlak. Tutaj wracamy do naszego zadania, czyli mamy się skontaktować z GRE, jako że jesteśmy takimi właśnie podwójnymi agentami. Poznaliśmy już naszego bohatera trochę z tej negatywnej strony. Tu Crane. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Okej. Czyli nasze zadanie jest dotrzeć do zrzutu, który jest całkiem niedaleko. O, udało nam się chwycić. Przy okazji właśnie zakupiłem też masę wytrychów. No i też, o, na budkę, no, na szczęście udało się. Nauczyłem się z nich korzystać. Jest to dość proste, więc mogę teraz z całej akcji, będę mógł wyjść z twarzą, jak tylko znajdziemy jakąś fajną skrzynkę do rozpakowania na dachu. A na pewno będzie ich mnóstwo. Zresztą nie wiem, czy... A nie, to jest tylko oznaczenie północy. Myślę, że na mapie mam oznaczone miejsca, gdzie były skrzynki, ale te skrzynki lubią się kryć w takich miejscach jak to, o właśnie. O, cześć. Broń niestety nieskuteczna. Musimy znaleźć jakąś inną. O, to też chyba nie mieliście okazji zobaczyć, ale trochę zmodyfikowałem jedną ze swoich broni. Na przykład tutaj. Doszło rażenie prądem, albo już odeszło. Nie, jest chyba jeszcze. Stąd takie dziwne coś. Gin. A nie, to ta razi prądem. Też bym musiał naprawić. W sumie to wszystko tu razi prądem. Muszę zwrócić większą uwagę, jeżeli chodzi o naszą broń. O, myślę, że w tej skrzynce wam pokażę, jak wygląda właśnie rozwalanie. Czy rozwalanie, czy włamywanie się do zamków, ale niestety jeszcze nie tutaj. Biegniemy dalej. Krótka przerwa. Przy okazji na mieście miałem możliwość zobaczyć jeszcze jakieś ciekawe rodzaje zombie. Za dnia nie jest do końca tak bezpiecznie, jakby się mogło wydawać. Owszem, głównie na naszej drodze stoją i to dosłownie stoją. W kotle ląduje 3/4 zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Już lecę. Tak, o, tu gdzieś była to nasza pechowa skrzynka gdzieś. Tak i tak mówię, okazuje się, że nie zawsze w nocy jest bezpiecznie, tak by się mogło wydawać. I często... O, chodzimy do góry. Jake, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze, znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Okej, okay, a widzę tam spadochron, więc tam znajdziemy schronienie. Tak, i... Wow! To znajdziemy. Znalazłem schronienie. Dobrze, że to nie jest noc. A tak, i nie dokończę myśli. Przy okazji właśnie tej misji dodatkowej udało mi się, jeżeli tak to można powiedzieć, o trudne otwieranie zamków. Spróbujemy. Tylko może wejdę na dach, zobaczę, czy tu nic się nie kręci. Możemy na mieście spotkać nawet za dnia całkiem groźne zombiaki. Znalazłem skrzynię. O. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Tu jakieś chyba pułapki mamy, z tego co widzę. Nie, gdzie on znalazł tę skrzynię? A, tam. Dobra, ale ja tu jeszcze obiecałem spróbować włamać się w to miejsce. Okej. Już mówię od razu. Mamy, tak widzimy, 12 wytrychów, to można się pobawić. Cała zabawa polega na tym, żeby znaleźć jakieś takie miejsce, w którym ten zamek będzie chciał się otworzyć. O, tak jak to. Na pewno jakbyśmy mieli sporo zombiaków za plecami, to nie byłoby to takie łatwe, czy też takie proste. Ale teraz jest dużo lepiej. Barbarzyńca. Warto też pamiętać o tych beczkach z gazem, tak tutaj widzieliśmy.
ponieważ możemy je wykorzystać jako broń zapewne. Nie wiem, czy już teraz. O, kolejna skrzynka, do której możemy się włamać, więc jeszcze raz to zrobię, jeszcze raz to pokażę i lecimy z fabułą dalej. O, chyba dobre miejsce. Warto tu zaglądać, ponieważ w tych skrzynkach kryją się najdroższe rzeczy, znaczy najdroższe. W gruncie rzeczy to głównie właśnie broń. Mam nadzieję, że później będzie coraz lepsze. Zresztą nie mogę się doczekać już jakiejś broni palnej. Przydałaby się w tym wszystkim jednak. Myślę, że by była dużo lepsza. Ale że tak widzimy te różne rurki, klucze i tego typu rzeczy średnio czasem sobie radzą z zombiakami. Okej, szukam jakiejś drogi. W drugą stronę. To wygląda bardziej jakbyśmy mogli zeskoczyć niż wskoczyć tam. Ale już widzę, tam jest bardzo fajny budynek z cegły. Chyba nie dokończyli budowy, albo rzeczywiście to są... O, chciałem tu wskoczyć. Ładnie bym się nadział. Pewnie nie mógłbym w ogóle tam się chwycić. Ktoś idzie? O, właśnie. I to jest jeden z tych rodzajów zombie, które za dnia są w stanie nam zrobić trochę problemów. Tu zauważyłem też, właśnie mówię, to cały czas podczas gry człowiek się uczy. Tam się połamie, nim dojdzie do mnie. Okej. Chyba tu ktoś jest. Mam nadzieję, że tylko jeden zombiak tu był. Alkohol. O, całkiem fajne miejsce. Jeszcze zobaczymy. O, no dobra, to mam najwyżej. Albo jeszcze raz. Jeszcze jeden raz. Zaczęło mi się to podobać. A tak widzimy, gdzieś tu w tej okolicy będzie szansa, że ten zamek się obróci. I w nagrodę możemy zobaczyć, co kryje ta skrzynia w sobie. Wow. Młotek stolarski. I wygląda na to, że chyba to będzie jedna z silniejszych broni, jakie do tej pory mogliśmy tutaj używać. Gdzieś też po drodze dostaliśmy pałkę. No to co, po desce? To mnie mają. Na wszelki wypadek. Okej, tego już nie zobaczycie. Choć może jednak zobaczycie, idzie całkiem teraz szybko, sprawnie. Więc zobaczymy. Powoli się zastanawiam, czy warto brać ze sobą te całe uzbrojenie, ponieważ mamy też miejsce ograniczone w plecaku, przynajmniej jeżeli chodzi o broń. O, komórka, jakaś Nokia. I gdzie jest ten zrzut? Gdzieś niżej, tu coś też jest. A, to jest zrzut? Nie. Dziennik bojownika. Szlakby to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. Właśnie, będzie trzeba uważać, czyżby na górze to się kryło. Tu widzę tylko spadochron. O, jest! Bierzemy antyzynę i do domu. Jeszcze przed nocą położymy się w łóżku, choć raz. Wow! Oczywiście, nic tu nie ma. Widziałeś to? Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. To nie była zbyt pocieszająca informacja, ale dość szybko zaczęli korzystać z naszych usług. Dobra, chyba na śmietniku miało być bezpiecznie. O, właśnie. Trzeba szukać takich dróg na skróty. Dobra, pierwszy zrzut jest całkiem blisko. Nie wiem, czy będziemy mieli oba odwiedzić. Dobra, cześć kolego. Tu możemy właśnie, doszła też pułapka świetna. Możemy aktywować. Jeszcze tego nie sprawdzałem, jak to działa, ale... Zakładam, że działa. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wypróbuję to w jakiejś krytycznej sytuacji, bo nie zdziwimy się, jakbyśmy... O, kurde, właśnie. Kryją się jak szarańcza. Mieli jakieś ograniczone możliwości co do aktywowania tych pułapek. Dobra, na samochód. Na autobus. Pewnie z tego autobusu jakaś wycieczka. W sumie tu dwa autobusy są i po tej rurce, cokolwiek to jest. Mogę? Nie mogę, dobra, ale chyba mogę tu przeskoczyć. Tak, muszę być na dole. Spóźniłem się. Jade, ludzie Raisa mnie uprzedzili. Niech to szlak. Dobra, zostaw to już. Znajdź drugi zrzut. Kieruj się na dym z flary. Skrzynia powinna być w pobliżu. Całkiem szybko im to poszło. O, drugi zrzut jest tutaj. Widzę, że ktoś się chyba we mnie nawet zakochał.
poszedł w moje ślady. Nie biegłem przez boisko, bo bałem się, że jednak ludzie Rajsa mogliby się mną zainteresować. Jedyne co niezbyt pocieszające... O właśnie, i dorobiłem ślisk. Jedyne co jest niepocieszające, to to... O, cześć kolego. Że zbliża się noc i nie wiadomo jak później z powrotem będzie. O, cześć kolego. Trochę kojarzy mi się z tankiem z Left 4 Dead. Ja tak w podobny sposób przebił się przez mur. Musisz zawrócić. Już prawie tam jestem, uda mi się. Musi się udać już. Ciekawe, czy latarka zdradza mnie w tym wszystkim. Ale bez latarki mogłoby być ciężko. Okej, teraz najważniejsze, nie połamać nóg. Znaleźć jakąś ciekawą drogę. Okej, z dachu na dach. Wydawał się miękki. Okej. Po samochodach powiedziałem. Dobra, ale mamy dużo apteczek, tak jak mówiłem wcześniej. Chyba mamy dużo apteczek, bo widzę teraz, że mamy jeszcze jedną tylko. Więc coś przegapiłem. Dobra, to w takim razie szybko stworzę apteczkę. O, pokażę wam też, jak to się robi. Nie, tu wygląda na to, jakby były dwie, ale zrób. Albo jakby była możliwość... Pięknie wytrych zrobiłem. Jakby była możliwość zrobienia dwóch apteczek. Tak, czyli... W ekwipunku widzimy chyba, ile mamy apteczek, a nie tam. Tam widzimy, ile możemy ich zrobić. Ale okej, mamy apteczki. Dwie powinno nam wystarczyć chyba, żeby przetrwać tę noc. Mówię, całkiem dobrze wyszła nawet ta misja dodatkowa, bo dzięki temu mogliśmy nieco się podszkolić, czy też zrozumieć pewne zasady, jakie panują w świecie gry. Szukamy spadochronu. Ciekawe, czy tutaj ludzie Rajsa nie dobiegli. Trzeba przyznać, że dość szybko się dostali na miejsce. Gdzieś mieliśmy jakąś taką fajną broń z gwoździem. Znaczy nie mogę jej jeszcze chyba używać. Zrzucie, jesteś tu gdzieś? Tu coś jest? Nie, tu są śmieci. Nie lubię grzebać w śmieciach. Łatwo byśmy mogli się dorobić jakieś choroby. Tężec. Czy inne problemy. Dobra, bar. Pewnie nie zamknięty, więc sobie go ominę. O, czyżby tu nie? Poszukamy gdzieś w środku, w centrum. Cześć. Chyba nie był zadowolony. Zresztą dziwnym trafem... O nie, myślałem, że się rozwalił na części, ale po prostu taki dość zwinny jest. Trzeba przyznać, że potrafią się ładnie złożyć. O. Coś takiego krzykliwego raczej trzeba omijać. Dobra, odpalam latarkę, szukam dalej. Prawda, ten zrzut... Nie chcieli zrzucić gdzieś w najgorszym miejscu, jak jest możliwe, to udało im się. Tu coś się świeci, więc być może... Tu jest chyba zrzut. O! Idealnie, tylko... Jak to jest, że za pierwszym razem udało mi się wykonać takiego pięknego headshota rurką? A teraz niestety to już tak dobrze nie działa. Okej, przeszukam was jeszcze. Ja wygląda jak turysta. No i właśnie, był turysta, miał alkohol ze sobą. No dobra, czas otwierać. Czas zobaczyć, co ta misja kryje. Sobie. Wow, i jest wygrana. Dobra nasza. Pięknie. To Crane. Właśnie zbieram antyzynę ze zrzutu. Dobrze, Crane. Otwiera to nowy kierunek twoich działań. Czas przyjrzeć się Rajsowi. Słuchaj uważnie. Jest bardzo prawdopodobne, że to Rajs jest twoim celem. Jeśli więc znajdziesz zrzuconą paczkę z antyzyną, zniszcz ją. Co? Czemu? Wymusi to nawiązanie kontaktu z Rajsem. Możesz do niego iść jako przedstawiciel Brekena. Ale od tego zależy życie cywilów. Wszyscy walczymy tutaj o coś większego. Pamiętaj o tym. Wow. Dlaczego tylko jedno? Weź chociaż dwie. Wow. Ewidentnie gra potoczyła się nie w moim stylu. Ale może to i słuszne. Jade, znalazłem zrzut. Nie ma w nim antyzyny. Nożesz, kurwa mać! No nic, wracaj do nas. Ale uważaj, bo
śnią się koszmary. Nie mogą cię zobaczyć. O cholera! Usłyszeli mnie! O! O! Wow! Dobra. To nie będzie łatwe. Dobra, szczególnie jak połamię sobie nogi. Nie wiem, gdzie mam biec. Nie, jednak latarka się przyda. Mogę uciekać do wody? Zresztą, gdzie ja mogę uciekać? Znaczy, z nimi nie ma co walczyć. Dobra. Chwilowo mnie nie widzą. Chwilowo. Dobra, tam przyszedłem komuś za plecami. Tu jakaś ekipa większa biegnie. Boję się, że jak zobaczy mnie jeden stwór... Dobra, nic nie widzę. Pościg zgubiłem, ale... Co z tego? Skoro sam nic nie widzę. A ciekawe jakby... ustawić jasność gry jakoś tak... Na bardzo dużo, żeby udało się to jakoś... ominąć. O właśnie. Dobra, coś dostałem, oberwałem. Biegnę dalej. Nie wiem, gdzie jestem. To będzie dopiero ciekawe nagranie na kanale. Tak. Czarny ekran przesuwający się na mapie. Tak, staram się właśnie korzystać w miarę z mapy, żeby dobiec do celu. I patrzę na nią, gdzie są jakieś szlaki. Ale dobra, widzę, że chyba jestem powoli w ślepym zaułku. O. Muszę gdzieś uciekać. Dobra. I się zaczął problem. Dobra, czas włączyć latarkę. Nie ma co kombinować dalej. Teraz niestety już mnie wszyscy widzą, ale myślę, że to 86 metrów. Aktywuj pułapkę. I co z tą pułapką? Miałem coś aktywować, ale coś nie wyszło do końca. Co się za mną? Masz spałki. Łeb? Nie, to już nie ma. Do góry. Wow. No. Dobra, tutaj też się okazało. O! I po mnie? Wow! Prawie, że do zrzutu nas cofnęli. Więc kawałek mam przyspieszę. Jak będziemy gdzieś 80 metrów od... to zagramy dalej. Okej, wygląda na to, że teraz jakoś... bezpiecznie jest tu w okolicy. Nie wiem, czy to takie ukłon ze strony twórców, że o, padłeś, to teraz masz łatwiejszą drogę do przejścia. Mam taką nadzieję. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że gra wykazała się, czy wykazała, pewną niekonsekwencją. A mianowicie postaliśmy w... O, a jednak nie, są te stwory z powrotem. Więc trzeba uważać, tak to było, miało miejsce wcześniej. Tak, ale jest pewna niekonsekwencja w grze, a mianowicie... chyba tędy była droga. Pojawiliśmy się... O, tam był stwór. Pojawiliśmy się w bezpiecznym miejscu, w takim domu, gdzie... na koniec poprzedniej misji... po prostu sobie ucięliśmy dżemkę, cześć zombie, ładnie się coś zżarło z boku. Dobra, jakoś na ten dach chyba muszę się udać. I w poprzedniej misji mogliśmy sobie po prostu tam przespać nockę i wrócić do danego miejsca tam za dnia, znaczy pójść dalej za dnia. W tej mamy przymus biec, może nie tyle na pewno śmierć, bo jakoś musiałem przeżyć, żeby wygrać, ale na pewno nie jest lekko. Szukam teraz jakiejś trasy, tym razem biegam z latarką, mimo że tam wtedy bez tej latarki całkiem daleko zaszliśmy. No to właśnie, to... chyba będzie przyjemnie. Mam wrażenie, że ta noc się nie skończy, tak jakbym chciał tutaj przesiedzieć na górze i żeby doczekać się końca nocy. A tu jest wieża. Teraz tak, tylko jak ta droga wygląda? Przydałaby się mapa. O, jest właśnie. To by się przydało. Żeby mniej więcej zrozumieć, jaką drogą mogę się tam dostać. Teraz widzę, że chyba obrałem zupełnie zły kierunek. Chociaż może jakby przedostać się przez tę rzekę, cokolwiek to jest, to też bym mógł wbiec do miasta i tam się pojawić. Zastanawiam się, czy nie mogłem tędy przejść. No ale dobra, spróbujemy tym razem tak to rozwiązać. No właśnie, jeszcze złamiemy sobie nogę i pora lecieć. Zastanawiam mnie, co to jest. Jest tu, gdzie chcieliśmy przejść, taka czarna dziura była.
czy już przy niej jesteśmy? Tak, czyli to jednak... O, dobra. Nie była taka zła trasa, ale dobrze, żeby nikt nie zaczął za nami pościgu, ponieważ tak jak widzieliście przed chwilą, pościg praktycznie jest dla nas, no, wyrokiem śmierci. Czy naprawdę byśmy musieli mieć opanowane to miasto bardzo dobrze, żeby wygrać. To są chyba te pułapki, o których wcześniej mówili, a tym samym my trafiliśmy na miejsce. Tym razem na szczęście dużo bezpieczniej. A nie, przy okazji tak zwróciłem uwagę na pulsometr, czy warto go umieszczać, ale raczej nie. Wygląda na to, że... O, rozgrywka nocą. Punkty siły i zwinności są podwajane w nocy. Za ucieczkę przed pościgiem w nocy dostajesz dodatkowe punkty zwinności. Im dłużej przetrwasz w nocy poza bezpieczną strefą, tym więcej punktów przetrwania otrzymasz. Dziękuję. To co, mam sobie tutaj wyjść jeszcze na chwilę? Okay, idziemy. Fabuła musi iść do przodu. Patrzę na mój pulsometr. Nie jest... Mówi zombie do swojej zarażonej żony? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Dobra. Chyba się nie dowiemy, co te żarty kryją w sobie, tak, jak się kończą. I chodzi o to, że ten puls jakoś specjalnie nie podskoczy, czyli traktuję tę grę bardziej w kategoriach Left 4 Dead. Dotarłem do wieży w jednym kawałku. Teraz wiem, co czuł Brecken po całonocnym bieganiu. To nie są przelewki. Muszę mu powiedzieć, że nie udało mi się wrócić z antyzyną. Czuję się okropnie, kłamiąc im wszystkim, ale Gere ma rację. Są wyższe priorytety. Okej, okay, i myślę, że na tym miejscu możemy skończyć odcinek trzeci. Dokończę tylko myśl. W samej grze mam odczucia podobne, jak to ma miejsce w Left 4 Dead, czy bardziej jak Dead Island, gdzie ta zabawa jest bardziej w kierunku rozrywki, czy też rozgrywki, aniżeli jakichś takich przeżyć typowo, jak to przystało na survival horrory. Okej, okay, spacja. Dobra, i myślę, że w tym miejscu możemy skończyć, a widzimy się niebawem w czwartej części. Tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Trzymajcie się, hej! Chwilę. Chyba. Okej, okay, jednak, o, to ja to tam ładnie potnę, że to wam fajnie wyglądało. Widać, że jeszcze chwilę będziemy się tutaj widzieć. Idziemy trochę pokłamać Beckerowi. Witam cię. Szefie. Brecken, daj spokój. Potrzebujemy antyzyny. No wiem, ale kupować od Raisa? Chyba żartuję. Na litość boską, ja pójdę. Nie boję się. Absolutnie nie, gadaliśmy już na ten temat. Nic nie ustaliliśmy. Ty zadecydowałeś, ja... Ja pójdę. Zwariowałeś? Cóż, ten cały Rais nigdy mnie nie spotkał. Mam czyste konto, prawda? Ludzie, dajcie mi Crane'owi minutkę, co? Na pewno się na to piszesz? Ktoś musi, prawda? Wielkiego wyboru nie mamy. Placówka Raisa jest tu. Ty... Obadaj, ile nas by to kosztowało i... Wracaj mi tu żywy. I w ten sposób zakończyliśmy misję Zrzut. No właśnie, dostaliśmy masę punktów i w tym miejscu żegnam się z wami. Mam nadzieję, że zainteresowałem was tym, co się wydarzy dalej, jak przebiegnie spotkanie z Raisem. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami Korle, trzymajcie się, hej!